wystąpił światowej sławy organista. Oczarowani atmosferą, z jaką spotkaliśmy się w Nieszawie, gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów na polu kultury, zwłaszcza muzycznej działalności, która koncentruje się w monumentalnej gotyckiej farze. Wielkie dzięki. Joachim Grubich z małżonką. Tego wpisu do księgi pamiątkowej maestro dokonał bezpośrednio po zakończeniu 5. organowego koncertu przy świecach, który odbył się 9 sierpnia 2013 roku. Nieszawskie wydarzenie muzyczne zaszczycili swoją obecnością m.in. były premier Tadeusz Mazowiecki oraz starosta aleksandrowski Wioletta Wiśniewska. Koncert zabrzmiał po raz 5 w kościele farnym pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, wypełnionym dosłownie po brzegi publicznością. Padł rekord frekwencji, co nie dziwi. Magnesem była osoba artysty. Przybyło sporo muzyków, w tym kilku organistów. Melomani zjechali z różnych stron naszego województwa, czyli kujawsko-pomorskiego, także spoza jego granic. Była również grupa Niemców. Nawet Los Angeles miało swoją reprezentację, co dopiero zostało zauważone podczas lektury wpisów do księgi pamiątkowej. Nie zabrakło wśród widzów Nieszawian. Mimo późnowieczornej pory, koncert rozpoczął się o godzinie 21:00, w wydarzeniu uczestniczyły także dzieci. W tym roku przy zabytkowych organach zasiadł profesor Joachim Grubich, wirtuoz tego instrumentu, uczeń m.in. Bronisława Rutkowskiego, ojca polskiej organistyki. Owacją dla artysty na stojąco w podziękowaniu za koncert nie było końca. Wielkie wydarzenie muzyczne i to nie tylko dla organizatorów. Koncertowi towarzyszył klimat wyciszenia, skupienia. Sprzyjało temu miejsce i czas. Fara w Nieszawie to majestatyczny gotycki kościół z XV wieku. Należy dodać, iż przez 5 lat tego wydarzenia nie zdarzyło się, żeby któryś z utworów powtórzył się. Godnym podkreślenia jest fakt, iż po koncercie, który skończył się o godzinie 22:30, publiczność nie spieszyła się do swoich pojazdów, byli również cykliści, żeby jak najszybciej odjechać. Zarówno dorośli, jak i dzieci podchodzili do artysty, dzielili się refleksjami oraz prosili o autografy i wspólne zdjęcia. Wirtuozowi osobiście pogratulował były premier. Swoimi odczuciami podzielił się także poprzez wpis do księgi pamiątkowej. Przepiękny kościół, wspaniały koncert Joachima Grubicha, dziękuję. Koncert na 19-wiecznych organach pochodzących z Nieszawskiego Kościoła Ewangelickiego to zwrócenie uwagi na zabytkowy instrument wpisany w historię miasta. To promocja muzyki organowej w środowisku lokalnym oraz regionalnym, zarówno poprzez jej twórców z różnych epok, jak i wykonawców, którzy są wirtuozami tego instrumentu. Jest to jedyny w ciągu całego roku koncert organowy w Nieszawie, podczas którego monumentalna nieszawska fara oświetlona jest jedynie światłem świec. Nieszawianie, którzy uczestniczyli w koncercie, nie znajdują wręcz słów, żeby wyrazić swoją radość z możliwości udziału w tak niecodziennym wydarzeniu. Przedsięwzięcie to jest przykładem pozytywnych działań, że pomimo różnych trudności można zrobić coś pożytecznego dla swojego środowiska. Koncert poprowadzili ksiądz Grzegorz Molewski, proboszcz parafii w Nieszawie oraz mówiąca te słowa nieszawianka, inicjatorzy tej imprezy. Wpisy do księgi pamiątkowej, która została wyłożona w kruchcie świątyni,
zawierają podziękowania za koncert dla artysty i osób zaangażowanych w jego przygotowanie. Często w odniesieniu do recitalu Joachima Grubicha autorzy wpisów używali określeń: cudowny koncert, wspaniały, piękny, cudny. Światowej sławy organista, podsumowując swój udział w mieszawskim wydarzeniu, przede wszystkim dziękował za wytworzony klimat, który i temu wybitnemu artyście się udzielił. Obiecał wrócić do Mieszawy. Dla organizatorów to wielka sprawa, że tak pięknie od samego początku ten koncert funkcjonuje, że są ludzie, którzy chcą posłuchać muzyki organowej, że to muzyczne wydarzenie ma także swoich stałych słuchaczy spośród mieszawian. Niewielka to grupa, ale jest. Obecność mieszkańców Mieszawy odnotowujemy ze szczególną radością. Coś ich przyciąga. Oni nawet porównują. Jest jeszcze spora grupa osób z zewnątrz, która się powtarza co roku. Znamy twarze tych ludzi głównie ze zdjęć, ale w większości nie wiemy, skąd przyjeżdżają. To są wierni fani tej imprezy. O sobie już nie mówię, bo dla mnie to przedsięwzięcie muzyczne to spełnienie marzeń. Na organach, które mi towarzyszą od najwcześniejszego okresu mojego życia, nagle skupia się uwaga wszystkich zainteresowanych. Tak jak w tym pięknym wierszyku krakowskich Bernardynów, którego pierwsze wersy wyrecytowałam, współprowadząc koncert. W kościele, gdzie chwała Pana i nad Pany, prócz Boga i świętości, pierwsze są organy. Organizatorem wydarzenia jest parafia rzymskokatolicka świętej Jadwigi Śląskiej w Mieszawie. Piąty organowy koncert przy świecach współfinansowano ze środków marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.